Okej, mamy Ratcheta, prawdopodobnie jedna z ostatnich misji. Już tutaj poważne rzeczy się dzieją, ale to pięknie wygląda w ogóle, wow. Kiedy światło wieży stanie się zielone, to znaczy, że działa. Okej, światło wieży na zielono. Kapuję, dobra, jak to wygląda na minimapie? Na razie mówię, na razie pobocznych rzeczy nie dotykam. Bo nas to jakoś mega nie interesuje. Wszystko później będę też robić, te poboczniaki. Idziemy po prostu do celu, także let's go. A ja tą snajperę kupiłem, właśnie, patrzcie jaki spot dla snajpera, świetny. Boom, headshot. Boom. Boom. Tam też jest jeden. Jeszcze jakiś? Ale to jest dobre. Mieć tutaj snajperę, wow. O, coś się zrespiło. A to jakieś ptaszki małe. Wow. Prawie bym wpadł jeszcze do dziury, wow. My bad. Ciekawy jestem, czy jeszcze jakiś gadżet dostanę, albo czy jakieś gadżety będą do wykupienia może w sklepiku pod koniec gry. Dobra, gdzie jest ten wielki? O, tam jest śruba. Na samej górze jest śruba, ale tam się pewnie dostać trzeba jakoś przez jakieś teleporty? O, patrzcie, tam jest teleport jakby. Ciekawe, co ten teleport może oznaczać. Może to trzeba na tym ślimaku jakoś polecieć, pojechać. Możliwe. Że to bardziej jakoś na tych ślimakach by trzeba było się rozpędzić i tam wskoczyć jakoś. Bo tam jest śruba u góry, ale jak się tam dostać? Tam, nie? A, po tych zielonych. O, może, po tych zielonych. A, to nie głupie. Dobra, tutaj mamy ten laster czerwony, który powinien być zielony. Tylko pytanie, czy ja stąd mogę coś z tym zrobić? Czy to dopiero trzeba przejść jakby po kolei? Pewnie. O, tu jest wejście, widzę jakieś. Dobra, i co mi to da? Ogólnie ja na tej planecie już kiedyś byłem. Już kiedyś byłem na tej planecie. Dobra, najpierw spróbuję jakby się tam dostać jednym sposobem. Tu można przeskoczyć. To mi nic nie da. Wow, tu jest spad, także chyba na dół nie chcemy lecieć. Wydaje mi się, że to bardziej właśnie od tej strony trzeba jakoś wejść. Czy to jest jump pad? Tak. Czyli to tutaj można, ok. Czyli tak jak myślałem, tutaj to mamy. Dobra, ale czy ja jestem w stanie jakoś dojść do tej złotej śrubki, która była gdzie? Tam jest złota śrubka. O. A tu jest wyskocznia. Okej, tu jest skocznia. Na ślimaka chyba. Tu wyskakujemy i tu wlatujemy. W sumie spróbowałbym to zrobić. Tylko czy jest gdzieś na mapie ślimak? Czy na mapie ich nie widać? To jest pytanie. Chyba na mapie ich nie widać. Dobra, to później się tym zajmę. Aha. Wlazłem tutaj, ale to mi nic nie dało. No dobra, to polecimy sobie w tą stronę. Wrócimy się, zobaczę co mi to da, ten powrót. No nie wierzę, spadłem. O.
tu jest jump pad, okej. Bo ta wieża nic mi zbytnio nie dała. Znajdź mapę wymiarów, zanim zrobi to Imperator. Przeszukaj statek Imperatora, aktywuj maszynerię. No dobra, tylko... jak ja mam aktywować tą maszynerię? To jest pytanie. Największe. Tutaj już byłem wcześniej. W tej świątyni. Więc tutaj raczej nic ciekawego nie znajdę, niestety. Ja zapomniałem, że na R1 mam latające buty. To może ja nie potrzebuję ślimaka do tej złotej. Nie no, chyba potrzebuję, czekajcie. Tu jest złota śruba. A tam jest wyskocznia. Nie no, bez jaj, dobra. Potrzeba ślimaka, to... w żaden sposób jest niemożliwe do doskoczenia nawet. Okej, te złote śrubki, to się tym później pomartwię. Aktywuj maszynerię, no dobra. Aha, aktywacja maszynerii chyba była centralnie obok. Ja to jestem mistrz po prostu. Chyba działa! Znajdźmy kolejny. Aha. Nasi ubiorni przyjaciele wrócili. No świetne to było. Ja się męczyłem, a tu wszystko było jasne praktycznie. Dobra, co ja bym chciał levelować? Soplice? Uuu, dobre to. Ja ich zamrażam. A te robociki wtedy robią robotę i ich niszczą. Dobra, czy jakaś broń? Bombardier mi się przyda. Ale ogólnie te kościotrupy są mega słabe, zauważyłem. Chyba serio, ich moc to tylko z tych kości. W sensie, ich obrona to tylko te kości są. Mam wrażenie. Ale już triki można robić, co? O, jest drugi pad. Kolejna płyta wciśnie... wow. Kumpel, a ty co ty tu robisz? Aha, fuck, ja puściłem robociki zamiast broni, pomyliłem. Jeszcze tylko jedna. Mówiłaś, że to droga do wyjścia. To chyba dolna maszyneria. Dobra, to niedługo podlewelujemy. To niedługo podlewelujemy i będzie spoko, naprawdę, myślę. Wow. Wszystkich odrzuciło, widzicie? To przez ten dodatek. Jakiś co tam zamontowałem jakiś czas temu. Oh no. W sumie to jest dobry safe spot. Czekacie tylko na przeciwnika i go ściągacie. No, dokładnie. Dobra, te orby pozdobywam, bo tu ich jest sporo. Siemano, kosiarz, siema, siema. Czy mam doświadczenie z branżą muzyczną? Nie, nie mam. W ogóle mnie to jakby nie kręci, nie interesuje i tak dalej. Nic nigdy nie dotykałem. Ani zbytnio jakby muzyki nie próbowałem tworzyć, miksować, kombinować, ani nic takiego. Także zero. A czemu pytasz?
Dobra, troszeczkę chociaż się podleczyłem. No to ja ich zesnajpię tutaj sobie ładnie. Pyk! Oj, nie trafiłem. Tu naprawdę hitboxy są w tej części mocno naprawione, mam wrażenie. W tym sensie, że trzeba być dokładnym. Ze snajpery. Bo normalnie możecie wroga trafić pod tym. Pod gdzieś, pod łokciem. Aha, zginąłem, wow. Możecie wroga strzelić pod łokciem i on w ogóle nie dostanie damage'u. O nie. Cofnęło mi się wszystko, fuck. Dobra, to... Próbuję to jakby w miarę szybko zakończyć. Takiego speedruna powiedzmy zrobimy z tymi mobkami. O, awans czego? Rękawica apokalipsy. A to są roboty! Roboty na piątkę, czyli na 100% będę mógł je zrobić. No to wam powiem, że to jest huge. To jest huge. Bo roboty są no, jedną z lepszych broni w tej grze. Nie dość, że wiecie, że robociki same za nas robią robotę. To jeszcze strasznie dużo biją. Widziałem chyba kiedyś na twoim kanale z Adding, gdzie coś robiliście na jakichś instrumentach. A, to tak. To jeżeli, jak ja jeżeli się nie mylę, to filmik Kosiarz, o którym mówisz, to bardzo możliwe, że to był pierwszy filmik na moim kanale, wiesz? Na tym kanale. I tak. Adi, mój kuzyn, gra od ponad 10 lat na perkusji. Dlatego coś tam razem wtedy majstrowaliśmy, wiesz? Adi gra na perkusji prawie całe życie swoje. W sensie no z 15 lat może już nawet teraz. Także dlatego coś tam sobie kombinowaliśmy, bo Adi się na tym zna. Kurde, znowu zginęłem, wow. Trzeba mega uważać z tym HP. Te potwory są słabe, ale naprawdę mocno biją, jak widzę. Patrzcie, jaka inwazja tych kościotrupów całkowicie. Pełne ich jest. Dobra, tyle robocików nasrałem, że... Nie było szans w ogóle. Czy pracuję zawodowo jako perkusista? No jakby jest... No można tak powiedzieć, jakby jest ten. Jest w trakcie, powiedzmy, ogarniania, żeby to było jego całkowitym zawodem. Już gra jakieś tam sobie pojedyncze koncerty, miksuje dla ludzi muzykę, dogrywa perkusję. Jeszcze to nie jest taki, wiesz, huge deal, że kurczę parę tysięcy miesięcznie. To nie jest taki consistent jeszcze. Ale cały czas robi coś w tym kierunku, no. Także ogólnie taki jest plan. Także coraz lepiej idzie. Jeszcze nie jest na etapie paru tysięcy miesięcznie, ale no już ma jakieś koncerty, ludzie się do niego odzywają i tak dalej, i tak dalej. Także coraz więcej tego wszystkiego. Jak wpiszesz sobie Kosiarz na YouTubie Adrian Trepka, to znajdziesz jego tego, jak cię interesuje. Jak wpiszesz Adrian Trepka, to znajdziesz jego kanał. Możesz sobie zobaczyć. W ogóle co tam się dzieje? Patrzcie to. Ile tam jest tych mobów? Przecież to jest jakiś przekręt. To jest w ogóle najlepsza miejscowa do farmienia, widzę. Pozdro. Oni się tu bez końca jakby respią. Wow. Bardzo mało HP mają. Już mam 45 tysięcy kasy. To się opłaca czasami zginąć, wiecie? I potem od nowa robię to samo. A, wlazłem i od razu dostałem w czapę.
Czy ja ci podpowiem, co kupić? Nie, niestety ci nie podpowiem. Ale Adi też gra na klawiszach, więc może coś by ci podpowiedział, jeżeli masz chęć, to możesz do mojego kuzyna napisać, albo na YouTubie, albo na Privie jakoś, on tam ma wszędzie jakieś linki, to na pewno myślę, że coś ci wymyśli. Bo on jakieś tam konkretne klawisze też ma już, któreś z kolei, bo on często też dogrywa sobie do perkusji klawisze czy coś tam. Głównie gra na perkusji, ale na innych rzeczach, no jeszcze na klawiszach trochę się uczy. Ale co można powiedzieć, jeżeli chcesz się uczyć na klawiszach, no to zapewne jakiś keyboard od Yamahy, nie? Z tego co wiem, to większość keyboardów ludzie używają z Yamahy, z firmy. Ej, serio, ja mam wrażenie, że te moby to się nie kończą. Ja zaraz znowu zginę. Dobra, trzeba te... Ja muszę się osłaniać. 50 tysięcy golda już mamy, elo. Pierwszy raz mam 50k. Ile kasiory tam jest, wow. Jest, dobra, udało się. Dziurę zrobiło. Nie ślubowałeś chyba wyrzec się przemocy, co? Myślałeś nad Yamahą? Nie szkodzi. To zapewne dobry wybór. Bo firma jak najbardziej jest sprawdzona, jeżeli chodzi o muzykę, nie? Tak myślę. No dobra, to jest tam, także... Nie ma co kombinować. Spadek na sam dół. Ciekawe, czy tu będą jakieś jeszcze epickie akcje. W jakiej branży siedzę? Mam swoją firmę, pracuję sobie i tak dalej, ale gdzie, co i jak, no to nie zdradzam. Ale nic związanego z rzeczami, jakie tutaj robię, o tak. Nic związanego z online'em, o. Dobra, czemu mamy dwie pary drzwi? A, tam jest śrubka, jak dobrze rozumiem. O nie, tu trzeba tym robocikiem grać, czy my chcemy? Dobra, zróbmy już. Zróbmy już tego robocika, nienawidzę grać tym robotem, ale dla złotej śrubki to się postaram. Dla złotej śrubki się postaram to zrobić, chociaż nienawidzę tych misji. Zresztą kto mnie tutaj oglądał na Ratchecie, to wiecie, jak ja zawsze marudzę, jak ten robot się pojawia. Wow. A, tu trzeba do góry, rację. O, jest jakaś miejscówa. O, tutaj jest zniszczone, super. Dobra, jeden jest. O, tam jest chyba do zniszczenia, ziomek. Ta, dwa mamy. Dlaczego nie zdradzam? No bo nie mówię wszystkiego, co jest prywatne, wiesz? Po co? Po prostu ten. Nie wykładam wszystkiego na stół, jeżeli chodzi o moje normalne życie. Ale to nie jest jakaś tajemnica, po prostu nie chcę mówić i tyle. Bo nie jest to nic ciekawego, ani coś, co ma znaczenie jakiekolwiek odnośnie tutaj live'ów czy mojego YouTube'a, także... Uważam to za zbędną informację, o tak. Pytam, bo szukam inspiracji. Ułatwiłaś nam ewolucję. Wszystkie te walki były dla nas wartościowym szkoleniem. Najlepiej to robić, co się lubi, nie? W sensie pracować w tym, co się lubi. Ale nie zawsze to jest proste, widzisz. Ja mam takie live'y YouTube'a i wszystko od w sumie wielu lat. Ja wiadomo, no nie siedzę, nie streamuję tak jak niektórzy po 10 godzin dziennie. Ale no fajnie by było, jakby to było moim głównym zajęciem, no ale
Coraz bardziej myślę, że raczej jest to niemożliwe. No ale trudno się mówi. Ale to jest najlepsze wyjście, to się zgodzę. Żeby robić czy tam pracować w tym, co się lubi. A jak jeszcze ci to daje kasiorę, to jest już w ogóle sztosik. Dobra, teraz pytanie. Jak ja mam przejść dalej? Tutaj w bok chyba. O! A jednak jest szansa. Cicho, jest szansa. Nie mogę przebić osłony. O, tam jest robot. Nie. Ty, no ja tutaj byłem, nie? To jest cofanko, no właśnie. Tam się trzeba jakoś dostać. Czekajcie, trzeba się porozglądać. Tam. O. Chyba ja. O, tak. Dobra, to jest G. U góry mamy. U góry mamy tą... Ten power up jakiś do wzięcia, żeby te osłony im zniszczyć. Czy to było życie, czy co to było? Nie no, jakąś barierę to powinno zniszczyć. A nie, dwie trzeba zapewne, okej. Okay. Wow, aha. Dopadło mnie i od razu mnie skasowały. Kto by wygrał walkę? Hasbulla czy Minimike? Ty to masz, Matigi, już takie pytania z czapy, że ja jestem czasami w szoku. Co się odwala. Ale jak już masz takie dziwne pytania, to ja bym ci odpowiedział, że... Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale... Myślę, że Minimike. Co ja wziąłem? Życie? Trzy robociki zostały do rozwalenia. Trzeba szukać tych kokonów. Ja nie wiem, czy to mnie przypadkiem gdzieś na początek nie cofnęło i teraz będę miał... Siemano Konrad, witam, cześć, siema. Co tam u ciebie? Teraz będę miał chyba duży problem, bo przez tego deda gdzieś mnie w piździe cofnęło. I ja mogę się nie odnaleźć teraz na tej mapie. Oh, fuck. Ogólnie to jest opcjonalne, bo prawdopodobnie... No tam są niby. To jest raczej opcjonalne, bo prawdopodobnie za to dostanę złotą gwiazdkę. Złotą śrubkę. Dlatego robię tą misję. Jezu, jak ja tak chodzę do góry nogami, to mi się zawsze w głowie aż kręci. Kanał Adiego, jak się nazywa, już ci piszę, czekaj, na czacie. Napisałem ci, Kosiarz, na czacie nazwę. Dobra, teraz trzeba jakoś to safe ogarnąć. I serio, mnie troszeczkę cofnęło jakby do pierwszej lokacji, ale już jesteśmy tam, gdzie zginąłem, plus minus. Dobra, tumor, jeszcze dwa ludziska, jeszcze dwa. Jutro idę na pierwszą dawkę szczepionki tego chipu Billa Gatesa. Dopiero pierwszą? Serio? Co tak późno? Ja jestem już... Prawie miesiąc po drugiej w sumie. I z głowy. Ale ważne, że w ogóle, nie? O, zrobiłem. I co? A, jeszcze jest jakiś alabosik, dobra. Niż gniazdo głównego wirusa. No dobra, ale jak? Zaraz przestań. O. Dobra, jednego mamy. Idź, chłopie, idź. Nie powiem, masz dziś fart. To nie fart, tylko ten. To by trzeba było jakoś pewnie odblokować.
Jeszcze trzy muszę niby rozwalić, tak? O, tu jest, pod spodem w ogóle, wow. Co to takie easy było niby, że... A, nie widziałem tych wcześniej power-upów. No i już, dobra, i one more. Tylko główny został, czy jeszcze gdzieś coś? Czy będę grał w Battlefielda nowego, jak wyjdzie? Nie wiem, wiesz, ja ogólnie nie jestem Battlefieldowy. Nigdy nie lubiłem Battlefielda zbytnio. Grałem w dwie części, tam za czasów PS3, początki PS4. Ale zawsze ja byłem od Call of Duty, wiesz? I nie wiem, czy będę grał w Battlefielda. Zobaczę, jak on będzie wyglądał po prostu. Raczej wątpię, ale zobaczymy. Usunięto infekcję wirusową. Komputer działa poprawnie. Nice. W końcu się zdecydowałem na szczepienie, bo sądzę, że i tak przed tym raczej nie ucieknę. A i tak szukam pracy ostatnio, a sądzę, że faktycznie szczepienie może być ważne przy rekrutacji. No, bardzo, w sensie, według mnie dobrze myślisz. Ja tak samo jakby się szczepiłem, nie po to, żeby się zaszczepić, w sensie, bo się tam boję czy cokolwiek. Tylko głównie przez to, ja się szczepiłem i wielu jakby ode mnie znajomych czy cokolwiek, to podobnie myślą, dlatego żeby wyjazdy były dostępne i żeby nie było żadnych utrudnień. Ja chcę sobie gdzieś tam we wrześniu, czy chwilę po wrześniu jechać na wakacje. I wiesz, jak jesteś zaszczepiony, to masz o wiele łatwiej niż jak ci, co nie są zaszczepieni. A już gdzieś powoli widziałem jakieś artykuły, czy tam posty, czy coś, że już kombinują, żeby niedługo szczepienia były płatne, nie? Tam 60 zł czy ileś. Tak, ale to tak pewnie będzie. Koniec końców się skończy tak, że pewnie szczepienia będą płatne, tak jak na grypę, a będzie trzeba je robić co rok, czy coś takiego. Tyk, 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 tyk. Dobra, mamy złotą śrubkę. Co mi dała ta śruba? Czachy pełne. Konfetti? What? Gdy trafisz słaby punkt przeciwnika, wystrzeli z niego konfetti. O Jezus. Dobre to. Coraz lepsze te ulepszenia są. Ciekawe, co na końcu się dostanie. Jak już wszystkie zrobię. Czy grałem w to na PS2? Tak, grałem we wszystkie Ratchet & Clanki wiele, wiele, wiele razy. Jedna z moich najlepszych gier w historii. Grałem w to na wszystkich konsolach. Jakiś PS2, PS3, PS4, PSP, PS Vita. I co tam jeszcze było? Najwięcej grałem za czasów PS2 w Ratchet & Clanka, no. Ratchet & Clank tam dwójka i trójka, czy coś takiego. W te grałem najwięcej, jak dobrze pamiętam. Musimy wejść do środka i znaleźć mapę. Okej. O, to jest dosyć mała lokacja, bo jest... mapa zablokowana. Co ja bym chciał? O, jest ten. Ślimaczek. Nice. Ja mam najlepsze, że sobie ten... zmieniłem na rybę, nie? W ogóle. Na fisza zmieniłem. Mój klucz, powiedzmy, z którego biliśmy, teraz jest rybą. Mówisz, że we Francji są... jakieś miejsca niedostępne dla niezaszczepionych, ale to myślę, że nie tylko we Francji, wiesz? Na przykład... No, wiele krajów robi tak i coraz więcej jakichś osób o tym myśli i krajów, żeby na przykład, wiesz, robić powiedzmy... nie wiem, siłownie, restauracje czy cokolwiek, jakieś hotele całe, tylko dla ludzi zaszczepionych, nie? Także no, nawet jak ktoś nie chce, to dla świętego spokoju według mnie warto to ogarnąć. Wow. Muszę uważać, żeby tu gdzieś nie... Aj, jednego rarytanium nie zebrałem. Słabo. W sumie mógłbym się cofnąć, ale to już walić tam. Przeżyjemy bez tego jednego, nie?
O, jest, są te są mnisi, Shaolin. Oni to są kozakami po prostu. Zaraz powgrywają chipy i będą kontrolować. No co, będziesz miał przynajmniej darmową aktualizację. Robi się. Nie zaprzeczam. Wow, ale nieumarły Gruntor, ale kozak, patrzcie. Gigantyczny jakiś ten, dinozaur. Ale mnie tutaj w kleszcze wzięli. Kamieniami rzuca, okej. Dobra, to najpierw go skasujemy, a później będziemy zbierać i te maski. Ta Givera robi damage, patrzcie, on jest w ciągłym stunie w ogóle. Ciągły stan. Dobra, robimy tak. Co tu jest jeszcze silne? Snajpera jest silna. Wow. Nope. A moje robociki to co, śpią? Dobra, mamy go i mamy też 6 HP. Oh fuck. Dobra, padli chyba wszyscy. Dzięki pokonaniu bossa. Oh yeah. Szczelina zamknięta. Dzięki, wędrowcy. Ale no, on był... Ogólnie ci zauważyłem, że na tej mapie te ziomki nie mają jakoś mega dużo życia, ale mają duży damage. Spory damage mają. O, mam full HP już, nice. Teraz tylko zebrać wszystkie śruby i GG. GG będzie. Musimy ruszać do anomalii. Dobra, prawdopodobnie no i tak nie ma. I tak nie ma mapy, więc prawdopodobnie tutaj nie. Mam pewnie to jest ostatni w grze już ten. Nie. To jest jeszcze gorsze od tego. Od robocika. Nie, no, nie. Wszystko po kolei. Czemu? Kroczkami, jak mówił Gary. Naprawić anomalię, a po... Nienawidzę tego, serio. Czy zaszczepiłem się Sputnikiem, rosyjska szczepionka? Tak, no specjalnie ten. Putin mnie zaprosił do swojego pałacu i tam się szczepiłem, no. Dokładnie, Matigiusz. Ty to jesteś znawca jednak. Skipować to można? Nie można, Rester, wiesz, raczej, bo to jest wow. To jest jakby misja potrzebna do odblokowania drzwi, które są w story mode. Więc wątpię, że akurat to można skipować. Te roboty niektóre można skipować. Pochodzenie tym pająkiem, robocikiem. Dlaczego ta anomalia tak często jest dla tych. Bo wymiary mogą rozpaść się na kawałki. Często jest do tego, żeby zdobyć złotą śrubę. Pomiń zagadkę? Aha. Naprawdę mogę to pominąć? Teraz to mnie zniszczyłeś, Rester. Ile ja nerwów na tym potraciłem. No ale co mi się wtedy stanie? Clank próbuje zachować spokój w obliczu faktu, że jest sam, a wymiary mogą się w każdej chwili rozpaść. Wiedząc, że lada chwila... Co? Ba. Clank... Ba. Aha. Dalej się gra odpali. Aha. Czyli co, te zadania mogę olać? Ale jaja, czemu ja tego nie wiedziałem od początku? Ale w sumie dobrze, bo pierwszy raz to skipnęłem. W życiu bym na to nie wpadł. Ciekawe, czy na wszystkich poziomach trudności można skipnąć. Hurra! Oddaj ją, albo wyślę głowę tego szczura na torre na 4. Tego robocika też można skipnąć? Ale to jest dziwne, bo większość tych misji z robocikiem... Nie większość, ale dużo jest tylko po to, żeby na przykład zdobyć złotą śrubkę. To podejrzewam, że tych nie da się skipnąć. Ale takie, co są w story mode, to pewnie się da. Idź. Uuu. Już nie będzie kolejny.
ostatniej szansy! Kit odpali Rage Mode'a, tego Hulk Smash, bo ona potrafi się gigantem stać. Teraz się ujawni chyba. Tak mi się zdaje. A to ten mały robocik w przeszłości tej Rivet rękę skasował. Patrzcie to. I ona teraz to zczai. No. To ona jej rękę upitoliła. Bo czasami nie ogarnia. I Rage'a odpala. A ty? Co tu robisz? O nie. Wessało. Nefarious, ta parówka. Mogliby wypuścić nowego Dragon Balla na telefonie podobnego do Dokana, tylko lepszego, aby zmienić Dokana o 180 stopni, bo trochę nudy. No, Dokkan Battle już jest mega nudny. Dlatego ja przestałem grać, nie? Tam się nic nie dzieje, ciągle jest to samo. Ale widzisz, na razie nawet mam wrażenie, że przez te covidy, korony i tak dalej, to dużo gier jest opóźnionych, dużo zapowiedzi, bo nie mamy zapowiedzi żadnej gry Dragon Balla, chyba żadnej gry One Piece'a, czy żadnej gry jakiejś większej z tych takich głównych anime. Nie mamy zapowiedzi nawet Tekkena. Nic nie mamy. Także mam wrażenie, że mocno te studia z jakiegoś powodu zostały opóźnione. Jeżeli mówimy o czymś innym, to muszę sobie w końcu kupić PS4. PS5 pewnie dopiero kupię za 2 lata, jak wyjdzie God of War Ragnarok i druga część Finala 7. Wiesz co? Nie wiem, czy tam, Konrad, u ciebie to kwestia mamony, czy czego? Czy dostępności? Ale jeżeli chcesz kupować PS4, to równie dobrze chwilę uzbieraj i kup PS5, bo na PS5 nie dość, że będziesz miał nową generację, wszystko lepiej chodzi, wygląda, działa, to jeszcze wszystkie gry z PS4 ograsz.